Siostry, z Księgi Joba, 28 rozdział, Księga Joba. Tak, są kopalnie srebra i miejsca, gdzie się płucze złoto. Żelazo wydobywa się z ziemi, a miedź wytapia się z rudy. Położono kres ciemności, bada się rudę, aż do najdalszych zakątków ciemności mroku. Kopią szyb w dolinie, z dala od osiedli, zapomniani przez przechodniów. Bez oparcia dla nóg wiszą, kołyszą się. Z ziemi pochodzi chleb, lecz w głębi jest ona rozgrzebana jakby przez ogień. Jej kamienie zawierają szafiry, ma też w nich ziarenka złota. Ścieżki do niej nie zna sęp i nie wypatrzyło jej oko sokoła. Nie kroczą po niej dzikie zwierzęta, nie stąpa po niej lew. Po krzemień człowieka wyciąga rękę, wywraca góry od podstaw, w skałach wykuwa sztolnię, a jego oko dostrzega wszystko, co cenne. Nakłada pęta na rzeki, aby nie przeciekały. Wywodzi na światło to, co skryte, lecz gdzie można znaleźć mądrość? A gdzie jest siedziba rozumu? Człowiek nie zna drogi do niej. Nie można jej znaleźć w krainie żyjących. Otchłań mówi, nie ma jej we mnie. A morze powiada, u mnie też nie. Nie można jej dostać za szczere złoto, ani nie można nabyć jej na wagę srebra. Nie można za nią zapłacić złotem ofiru, ani drogocennym onyksymem lub szafirem. Nie dorówna jej ani złoto, ani szkło. Nie można jej zamieniać na kosztowności szczerozłote. Perły i kryształy nie wychodzą przy niej w rachubę, bo większą wartość ma zdobycie mądrości niż perły. Nie dorówna jej topaz etiopski. Nawet na wagę szczerego złota nie idzie. Skąd więc bierze się mądrość? I gdzie jest jej miejsce rozumu? Zakryta jest przed oczami wszystkich żyjących, zatajona przed ptactwem niebieskim. Otchłań i śmierć mówią, słyszałyśmy wieść o niej na własne uszy. Bóg wie o drodze do niej, tylko On zna jej siedzibę, bo tylko On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem. Gdy nadawał wiatrowi wagę i mierzył pojemność wód, gdy deszczowi wyznaczył prawo i szlak dla błyskawicy, wtedy ją widział i zgłębił. Ustalił i wypróbował i rzekł do niej, oto bojaźń pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. Amen. Bóg na początku stworzył niebo i ziemię, i wszystko w niebie, i wszystko na ziemi. I jak zobaczył na swoje stworzenie, powiedział, że wszystko jest bardzo dobre, że było dobre. I w niebie dał wojska, anioły, archanioły, serafim, cherubim, zwierzęta, które nie wiemy, jakie są one. I Bóg i ziemię stworzył i wypełnił, bo ziemia była na początku pustkowiem i chaosem, i ciemność była nad otchłanią. I były wody. I powiedział Pan, i powoli
uozdabiał ziemię, która była pustkowiem i chaosem, i nikt nie może ani poprzez wyobraźnię pomyśleć, jak znalazła się woda na ziemi. I to jest coś wielkiego. I nigdzie indziej. Tylko na ziemi woda. I to jest wielki cud stworzenia. I żaden naukowiec, żadna filozofia, ani fizyczna, ani nadzwyczajna nie może dać odpowiedzi, jak ta woda jest na ziemi. Odpowiedzią jest to, co mówi Słowo Boże, i nie możemy powiedzieć nic. Niech się zbiorą wody pod niebem w jednym miejscu. I to wszystko jest, bo woda stwarza życie. Z prochu stworzył zwierzęta, na ziemi stworzył zwierzęta i w szóstym dniu powiedział, niech stworzymy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo, i wziął ziemię, proch, stworzył swoimi rękoma człowieka, i tchnął w nozdrza jego dech życia. Jedyny człowiek jest na ziemi wieczny. I mówi Słowo Boże, że ukształtował Pan Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył mężczyznę i niewiastę, stworzył ich. I jak urodzili później Adam i Ewa, byli ich dzieci na podobieństwo Adama i Ewy. I na początku Bóg stworzył tylko na obraz swój, ale cudowną rzeczą jest, że wyznaczył dla człowieka błogosławioną przyszłość, aby było też na jego podobieństwo. I człowieka stworzył trójcę, tak jak on jest. Ciało, dusza żywa i duch, aby miał pożądliwości ciała, i aby miał pożądliwości oczu, aby chciał, ale główną pychą i główną cechą jest, że dał mu możliwość, aby sądził, aby wybierał i aby odrzucał. I w taki sposób człowiek, jak i nie jest bardzo silny, bardzo słaby jest co do wszystkich stworzeń na ziemi przez Boga, jest bardzo słabą istotą i nie ma jakichś cech wielkich, tak jak na przykład psy mają węch wspaniały, słuchają. Na przykład sowa widzi w nocy, człowiek nie może widzieć. Nie ma mocy tak jak lew. Ale jednak Bóg mówi, że pobłogosławił Bóg człowieka i powiedział mu, wzrastajcie i rozmnażajcie się, rządźcie na ziemi i nad wszystkimi rybami morza i zwierzętami na ziemi. I dał mu ducha, aby mógł robić rzeczy, które żadne stworzenie nie może zrobić. Ma mądrość człowiek. I to jest ten, który mówi Słowo Boże, że zna wartość srebra, że srebro ma wartość, że zna wartość złota, zna wartość żelaza i daje granice. Zna wartość miedzi, ale to nie tylko, że zna wartość, ale i ma możliwość, aby wydobywał to wszystko z ziemi. Wydobywa wszystko z ziemi, tam gdzie nie był i nie widział ani ptaka, ani zwierzę. Bardzo wielka mądrość człowieka.
możliwość człowieka, zdolności człowieka. Przychodzi potok i wie, co ma zrobić. Przecina je i robi pożyteczność z rzeki dla siebie. Ziemia i góry umie burzyć. I powiedziałbym, jest to widoczne na drogach. Tunele, jak robi, jak ucina drzewa, jak kopie. Zrobił człowiek tunel, który łączy Wielką Brytanię z Europą, pod morzem. Wielkie zdolności człowieka, możliwości człowieka, wielka mądrość człowieka. Zatrzymuje rzeki, robi i wyciąga wody z ziemi i wiele innych rzeczy mógłbym powiedzieć. I to są piękne rzeczy, wielkie rzeczy, jak pójdziemy do technologii. Dotarł, że nawet stwarza człowieka z tkanek, z DNA. Pojechał na Księżyc. Pomimo, że jest słaby, nie może biegnąć, zrobił samochód, samolot, co może zrobić człowiek? Człowiek to robi jeszcze lepiej od zwierzęcia i od wszelkiego stworzenia na ziemi. Ale jednak i chlubi się z tego człowiek. I wytłumaczalni, można powiedzieć. Jest z natury jego, aby stwarzał, aby szukał. I małe dzieci, jak były w domu, szukały, otwierały szafy, chciały coś robić przez cały czas. Dawaliśmy im zabawki, aby coś robili. Ale jest stworzony na obraz Boga. I powtarzam, ważną rzeczą jest, że jest stworzony, aby był na podobieństwo Boga. I ten człowiek, pomimo że wszystko może i dla niego nie może, nic nie jest niemożliwego, przychodzi Bóg i mówi: gdzie jest mądrość? Gdzie jest rozum? Chodź, powiem ci coś, co abyś zrozumiał. Ty, który mówisz, że wszystko możesz, wiesz, że być może, odważę się i powiem, przez błąd, wyjście ze wszystkich problemów, które masz do czynienia, są problemy, które można poukładać, ale są problemy, które odchodzą od możliwości człowieka i człowiek nie może, i to są duchowne problemy. Ma rozum, abyś poznał sposób i czas, bo mądrość jest możliwość, aby się nauczył człowiek nauki, abyś poznał wyjście z problemu. I rozum jest dobre poróżnienie, abyś poróżniał rzeczy pospolite od drogocennego. I tam Bóg doprowadza człowieka do trudności i nas, my, którzy jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Są rzeczy, których nie możemy zrobić. Nie wiemy, jak mamy zrobić i nie możemy poprawić. I powtarzam, że to nie jest temat ciała, materialne rzeczy, ale to są tematy duszy i tematy duchowne. Tego nie można poprawić. Tam rozumie człowiek przez pytanie, które mu zadaje Bóg, swoją zupełną słabość i naprawdę możemy wiele rzeczy zrobić. Ale są rzeczy jeszcze ważniejsze, które nie możemy zrobić. I pyta się Bóg,
gdzie znajdzie się, gdzie można znaleźć mądrość, gdzie jest siedziba rozumu. Człowiek nie zna drogi jej i nie znajduje, można jej znaleźć w krainie żyjących. Nie możesz przyrównywać jej do czegoś, co ma wielką wartość, do złota, do srebra. Nie możesz. Jest ona ponad, abyś wiedział, co masz zrobić w każdej chwili, jak masz zrobić, kiedy masz to zrobić. Kto jest mądry, który miejsce i sposób, czas i sposób, i wielka słabość człowieka jest, że nie wie, nie zna jutrzejszego dnia, przyszłość. To jest wielka słabość człowieka. I teraz przychodzi Bóg i jest On jedyny, który może dać prawdziwą odpowiedź. Chcesz mądrość? Chcesz poznać wyjście z problemów? Wyjście z zaułka? Tylko bogobojność, bojaźń Pańska poprowadzi cię do mądrości z góry. Chcesz poznać rozum? Tylko poróżnienie dobrego od złego poprowadzi cię, abyś odchodził, oddalał się od złego, aby nie były krzywe rzeczy w twoim życiu i abyś wybierał dobre rzeczy, aby były błogosławione w twoim życiu. I w taki sposób, bracia i siostry, jest to pokazane zupełnie, nasze uzależnienie od Boga. Bo cokolwiek byśmy robili i cokolwiek byśmy mogli zrobić, jest potrzebą, abyśmy zrozumieli, abyśmy pojęli, że jesteśmy z brakiem mądrości. I to jest wielka tajemnica. Jestem z brakiem mądrości, ale nie zostawia nas w słabości, w niepoznaniu, abyśmy tylko poznali, abyśmy zrozumieli, że jest nam brak mądrości, że nie wiem, co mam zrobić z moją żoną, z moimi dziećmi, z moimi problemem. Nie wiem. Nie wiem, jak się wywiodą te rzeczy. Nie wiem, nie znam. I Bóg mówi, jak ktoś pozna, bo to jest uniżenie, że nie ma mądrości, wtedy jest mu dana możliwość, aby poprosił o mądrość od tego, który daje obficie i nie hańbi. I on nam mówi, że jak pomyślisz, że jest człowiek, który boi się Boga. Co znaczy boję się Boga? Liczę się z Bogiem. Myślę o Bogu. Jest główną cechą w moim życiu wola Boga, dobra, miła i doskonała. Wtedy tylko Bóg i zrobi to, objawi ci mądrość swoją poprzez Słowo Boże. Poprzez Słowo Boże, co masz zrobić, tylko Bóg ci objawi. Bo Słowo Boże jest mocą Boga dla zbawienia każdego, który wierzy. I tylko przez Słowo Boże możesz zrozumieć i poznać, ale poprzez objawienie. Dla tych, którzy wzywają, jak to ładnie jest napisane, że wszyscy się załamią, ale ci, którzy wzywają Pana, nie upadną na duchu. Jak wzywasz ze Słowa Boga, nie czytasz je jak książeczkę, ale wzywasz ze Słowa Bożego, aby ci przemówił Bóg, co masz zrobić, Bóg ci to objawi. Jak chcesz poznać, jak masz działać, jak będziesz poróżniał to, co jest pospolite, a to, co jest drogocenne. Jak masz wybrać? Bóg mówi, że
Dlatego, który się boi Boga, wejdź do swojej komory modlitewnej i ja Ci będę tam dawał mądrość. I kończąc, bracia i siostry, chcę powiedzieć coś, co jest jedyne. Duch jest u każdego człowieka. Mądrość ma każdy człowiek, ale natchnienie daje mądrość. Natchnienie jest te, które da Ci odpowiedzi na wszystkie pytania. Natchnienie przez Słowo Boże i natchnienie przez objawienie Ducha Świętego. I to nie jest dla niektórych ludzi. To jest dla wszystkich tych, którzy boją się Boga, którzy liczą się z Bogiem, którzy myślą, czyli co się podoba Bogu, oddalając od swoich myśli to, co im się podoba. To jest ten, który boi się Boga. Mi się podoba to, a Tobie coś się podoba. Objawi Ci to. Ja chcę to, a Ty co chcesz, Panie? Pokażę Ci to. Ja sądzę to. Ty co sądzisz, Panie? Objawi Ci. Ci, którzy wzywają Pana, nie będzie im brakować niczego. Bogaci zbiednieją, bogaci w pieniądzach, w mądrości, w wielkości zbiednieją. Przemijają lata, giną. Tylko kogo oświeci Bóg, który zna przyszłość, który zna wszystko, człowiek znajdzie drogę mądrości i pozna poznanie Boże, poznanie od Pana. Jesteśmy ludźmi. Człowiek jest najważniejszym stworzeniem Boga na ziemi, na Jego obraz, ale i między ludźmi jest jeden rodzaj człowieka, ten, który boi się Pana. I to jest najważniejszy rodzaj człowieczy. Ten, który można poróżnić. Jest wyróżniony we wszystkim, jest prosty. Tak jak gołąbek. Nie jest komplikowany, nie jest z kolorami. Nie jest z jakąś wielką cudownością, ale jest prosty, zwykły, niepokalany. Jest, ma zamysł jak wąż. Umie się chować i chowa się za krzyżem na Golgocie. Bóg niech nam da tą bogobojność. I to jest wszystko w życiu człowieka. I jak mówię, powtarzam, to nie jest, żebyśmy drżeli, żeby nam nie rzucił pierona Bóg. Bóg nas kocha, abyśmy drżeli przed Jego Słowem, abyśmy rozkoszowali się w przychylności Bożej, abyśmy bali się, abyśmy nie zasmucali Boga, abyśmy nie wykonywali rzeczy i abyśmy się oddalali. I abyśmy działali, i abyśmy odchodzili. Ale co mówi Słowo Boże? Przybliżcie się do Boga i wtedy przybliży się do was. Przeciwstawcie się diabłu i odejdzie. Nie róbmy tego odwrotnie. Nie przeciwstawiajmy się Bogu. Bo wtedy się będziemy przybliżać do diabła i diabeł się przybliży do nas. Przeciwstawiajmy się w podstępach diabła, które uderzają tak jak Ewę, bo Ewa oszukana została, stała się tym, która przekroczyła. Tak jak Ewa w pożądliwości ciała. Ładną rzeczą jest. W pożądliwościach ciała i życia, pysze życia, i to jest diabeł, ale my nie omijamy
podstępów diabła. Nie powinniśmy omijać podstępów diabła. I dlatego naprawdę mądrzy, tak jak wąż, i prości, i zwykli, jak gołąbek, jak chcesz zrozumieć zmiany, które czyni Bóg, popatrz się do lustra, bo poprzez twój wygląd wszystko jest widoczne. Jest widoczne twoje upodobanie, złość, jest widoczna pycha, wszystko jest widoczne. I jak w dodatku poprosisz od Boga, i to jest dzisiejszy przekaz, aby ci objawił tajemnice Jego i tajemnice twoje. Tajemnice Jego są Królestwo Niebios. Tajemnice twoje są twoje królestwo, twoje otoczenie, twoje myśli, twoje decyzje. Tajemnice Królestwa Niebios i tajemnice twoje, bo każdy z nas, nie mówi o duchownych rzeczach, jesteśmy królami, mamy władzę nad wszystkim. Robimy, co chcemy, co nam się podoba, co sądzimy. Nikt nie może nam przeszkodzić, bo nas ustanowił, że jesteśmy wolni. Bóg nas takimi uczynił. Myślimy, co chcemy, robimy, jak chcemy. Chodzimy tak, jak chcemy. Idziemy, gdzie chcemy. Nie idziemy, gdzie nie chcemy. I to jest twoje królestwo. Ale jest też Królestwo Niebios, gdzie nie ma nic wspólnego twoje myśli z myślami Królestwa Niebios, twoje drogi z drogami Królestwa Boga. Dlatego jest nam potrzebna mądrość z góry, bo możemy znać wiele rzeczy i poprzez Słowo Boże, i możemy pracować w Słowie Bożym, i możemy ofiarować się w Słowie Bożym, i możemy oferować, ale przychodzi Słowo Boże i mówi, jak macie w waszych sercach nienawiść gorzką, zazdrość, kłótliwość, nie chlubcie się, bo będziecie uważali, że jesteście czymś ważnym. Jesteście kłamcą wobec prawdy. Jak więc jest nienawiść gorzka i kłótliwość w tobie, wiedz, że mądrość, którą sądzisz, że masz, uważasz, że masz i masz. Twoje dzieło, które wykonujesz, jest ziemska. To jest, bracia, i przestraszyłem się, jak to przeczytałem, i powiedział mi to Bóg, ziemska, żywiołowa, demoniczna. Prorokujemy, zwiastujemy, modlimy się, męczymy się, biegamy, przychodzimy, pościmy. Ziemska, żywiołowa, demoniczna. I dlatego staraj się o swoje serce. To jest nasza troska i to jest bogobojność. Troszcz się o swoje serce, bo z twojego serca wypływają wszystkie źródła twojego życia, wyniki twojego życia. Zbadaj, wzywaj i Bóg nam będzie nam objawiał, jak mamy królować w naszym królestwie, bo królujemy z naszym sercem, z naszymi myślami, z naszymi decyzjami. A Bóg chce, abyśmy królowali w naszym królestwie, z Jego myślami, z Jego drogami.
i z Jego decyzjami. I dlatego powinienem prosić od Boga. I to niech będzie nasza mądrość, nasz rozum, że jest nam brak rozumu, nie mogę poróżniać dobrego od złego, popełniam błędy. Robię dobro, zło, bo to jest człowiek. Dopóki aż Bóg go zmieni w człowieka, nie tylko według na obraz Jego, ale i według na podobieństwa Jego. Amen.